Michał Bałucki, doruszkarz numer 13. Rozdział pierwszy. Ta trzynastka była dla niego fatalną. Każdy omijał doróżkę, na której tle czarnym, połyskiwem, wypisany był białą farbą, ów nieszczęsny numer. Niejeden zapędził się do doruszki już miał wsiadać, gdy naraz, wyczytawszy numer, cofnął się, jakby go coś odepchnęło i poszedł dalej szukać innej. Nawet ludzie wolni od przesądów, gdy im wypadło jechać w jakimś interesie, o którego powodzenie chodziło, albo w jakiejś ważniejszej chwili życia, woleli zawsze wsiąść w każdą inną doróżkę niż w trzynastkę. Mimo woli ulegali sile zakorzenionego w ich umyśle przesądu, któremu zdrowy rozsądek urągał. Chyba, że był kto tak roztargniony, iż nie zwracał uwagi na numer, albo gdy żadnej innej doróżki na placu nie było. Wtedy dopiero w ostateczności brano tę trzynastkę, co się najczęściej zdarzało wśród ulewnego deszczu lub późno w nocy. Brano ją także na pogrzeby, bo tam nieszczęsna trzynastka była całkiem na miejscu. Wobec grozy śmierci nikła i blada jej fatalność. Dla koni było to bardzo wygodne bo sobie po całych dniach odpoczywały na placu, mając u uwiązane torby z obrokiem, którym się raczyły woli, widząc, że im nikt nie przeszkodzi. Ale dla właściciela doróżki, Tomasza Wali, nie była to wcale przyjemność stać po próżnicy i wyczekiwać na gości, którzy się nie zjawiali. Więc też, gdy inni doróżkarze głośno rozprawiali między sobą, Albo dla nabrania humoru ciągnęli się wzajemne przeciwko do szyneczku pod kogutem, gdzie było piwo z dobrym wódkiem i gęsina świeża. On siedział jak mruk na koźle, zły i markotny. Na poczęstunki nie chodził, bo nie miał na to, żeby się odzajemnić kolegom. Nieraz ślina mu szła do ust, gdy spod koguta naleciał zapach smażonej kiełbasy. Na kieliszek wódki przychodziła także nieraz ochota, ale się poskramiał. Bo lichy zarobek nie pozwalał mu na takie przyjemności. Bywały dni, w których nie uzbierał tyle, żeby wystarczyło na obrok dla koni i na wyżywienie domu. Gdyby nie Tomaszowa, która praniem zarabiała i ciułała grosz do grosza, to nie byłoby nieraz przy końcu kwartału czem zapłacić komornego i podatku. Biedny Tomasz, przypisując owej nieszczęsnej trzynastce całe swoje niepowodzenie, zdobył się na krok bardzo śmiały jak na niego. Bo poszedł do magistratu z prośbą o zmianę numeru. Ale panowie urzędnicy wyśmiali go tylko, a żądanie jego uważali za tak niedorzeczne, że przypuszczali, iż popijanemu uroił to sobie i kazali mu iść, wyspać i wytrzeźwić się. Nie było więc rady pozbyć się nieszczęsnej trzynastki, chyba wyrzekając się całkiem do różkarstwa. Tomasz i na to był już przygotowany. Miał zamiar rzucić zajęcie któremu się tak źle opłacało, a wziąć się do czegoś innego. Ale właśnie wtedy, gdy powziął rozpaczliwe postanowienie, szczęście nagle uśmiechnęło się do niego. Wszedł w znajomość z lokajem jakiegoś wielkiego pana. Lokaj przy szklance piwa i pogawędce, gdy Tomasz jak zwykle zaczął narzekać na swoje psienie szczęście, zaproponował mu zarobek duży, pod warunkiem, że się będzie z nim dzielił groszem. Pan mój mówił mu. Lubi mieć swojego własnego doróżkarza, co by od rana do późnej nocy był na jego usługi. Na każde zawołanie. Nieraz trafi się, że konie wasze cały dzień nogą nie ruszą, a płatni będziecie jak za jazdę. Zarobek więc będzie niezły i pewny, bo pan jest bogaty i płaci hojnie. Tylko nie trzeba wam tego mówić, ręka rękę myje. Ja także potrzebuję żyć. Tomasz, ma się rozumieć, przystał na propozycję dzielenia się zarobkiem. W jego położeniu i to jeszcze było nadzwyczajnym szczęściem. Bał się tylko, czy ów pan nie zlęknie się owej trzynastki. Ale mu Lokaj powiedział, że wielcy panowie nie znają i nie mają takich przesądów. Że jego pan jest tak bogaty i szczęśliwy, iż nie potrzebuje się obawiać nieszczęścia. I gdyby nawet dowiedział się o tej fatalności trzynastki, to umyślnie nie rozstawałby się z nią na przekór przesądowi, aby pokazać ludziom, że sobie drwi z ich głupich przesądów. I tak się stało w samej rzeczy. Uch pan Hulatyński... Jazdę doróżką, którą opinia uważała za przynoszącą nieszczęście, uważał za rodzaj sportu, który namiętnie uprawiał. Przez niego doróżka numer 13 stała się głośną i modną w wielkim świecie. Należało do szyku i dobrego tonu rozbijać się nią po mieście i młodzi paniczykowie, tak zwana złota młodzież, szczególnie najmłodsza, która dopiero wchodziła w życie i chciała się pokazać. Dobijała się do tej doróżki, gdy była wolna, co się zdarzało albo w czasie nieobecności hulatyńskiego, lub przed południem, gdy się wysypiał po nocnych hulankach. Tomaszowi aż w głowie się umąciło od tej nagłej zmiany losu. Nie tylko przez cały dzień miał zarobek pewny i stały, ale jeszcze i hojne datki na piwo sypały mu się obficie z rąk bogatej młodzieży i hulatyńskiego. Hulatyński nie rachował się wcale z wydatkami i nieraz, jak mu przyszła fantazja, pięć, dziesięć guldenów rzucił do różkarzowi. Prawdziwy deszcz pieniędzy sypał się na Tomasza, odurzonego tem swoim niespodziewanym szczęściem. Odpowiednio do dochodów i do stanowiska panów, z którymi teraz jeździł, odnowić kazał powóz, kupił lepszą parę koni, ubrał je w kolorowe siatki i nowe szory w buńczuki. Siebie także przystroił w liberyją z galonami, także wyglądał nie na zwyczajnego doruszkarza, ale na hrabiowskiego Stangreta. Już teraz byle komu nie pozwolił wsiadać do swojej doruszki, i gdy się zbliżał jaki chudzina z zamiarem wsiadania, wręcz mu oświadczał, że nie pojedzie, bo zajęty. Powodzenie uczyniło go dumnym, a może też odpłacał się ludziom za lekceważenie i niepowodzenie, Jakiego przedtem doznawał Za to dla sprawcy swego szczęścia Hulatyńskiego Był prawie z bałwochwalczem uwielbieniem Gdy był najsmutniejszy Najbardziej czym zagniewany Na widok jego rozjaśniał twarz opaloną Jakby ją wschodzące słońce oświetliło Jego pan Bo tak go nazywał Był dla niego wszystkim Myślał tylko o tym Czem go uradować Jaką przyjemność mu sprawić dla niego umyślnie kazał wnętrze powozu wybić zielonym suknem, gdy się dowiedział, że ten kolor lubi. Woził go tak z ostrożnością jak chorego albo dziecka, żeby przypadkiem o kamień nie zawadzić. Przy zmianie powietrza stawiał od razu budę, zamykał okna, żeby wiaterek na niego nie wionął, albo deszcz go nie pokropił, a gdy go wysadzał z powozu, to tak delikatnie. Z takim uszanowaniem, jakby bóstwo jakie. Nie pozwolił mu postawić nogi na stopień, dopóki go dobrze z błota nie oczyścił, a gdy wypadało wysiadanie w miejscu błotnistym lub z zawianym śniegiem, brał swego dobrodzieja jak dziecko na rękę i przenosił na suche miejsce. Hulatyński nazywał go idealnym furmanem i odpowiednio do usług wynagradzał z królewską hojnością. Nie był on ani hrabią, ani nawet baronem, ale żył jak prawdziwy magnat w zbytku i wygodach wszelakich, a pieniądze rzucał bez rachuby. Miał zachcianki wielkiego pana i tyle pieniędzy, że mógł najwybredniejsze zachcenia zaspokajać. Ceniono go na kilkakroć sto tysięcy guldenów. Nikt wprawdzie nie rachował jego fortuny, ale wnosząc z tego, jak żył, co wydawał, można było przypuszczać wielkie dochody. Miał przy tym wykwintne maniery, znamienujące lepsze pochodzenie. Mówił po francusku jak rodowity Francuz. Był przystojny, wymowny, przyjacielski, wesoły i te przymioty jednały mu serca mężczyzn i względy kobiet. A zarazem otworzyły drzwi salonów wielkiego świata do których wszedł bez zakłopotania z miną bywalca oswojonego z tego rodzaju towarzystwem i czującego się na swojem miejscu był tak dobrze że świat wyższy uznał go za swego choć pochodził tylko ze szlacheckiej rodziny bo był dżentelmenem w każdym calu robił wszystko z nonszalancyją prawdziwie pańską i z wdziękiem salonowca nawet z wdziękiem grywał w klubie, gdzie go przyjęto jedno zgodnie i gdzie bywał dość częstym gościem. Tak sobie nic robił z przegranej nawet większej sumy. Tak nie znać było na jego twarzy z tego powodu żadnego wzruszenia, Żadnej zmiany humoru, że najwytrawniejsi gracze podziwiali jego zimną krew i lekceważenie pieniędzy. Z tego powodu wywano się, że w nim musi płynąć krew o wiele szlachetniejsza niż ta, którą mógł dostać po zwyczajnym szlagonie, bo tak przegrywać może tylko Pan z Panów. A trzeba dodać, że przegrywał dość często. Miał to oznaczać niby, że był szczęśliwym w miłości, nie było w tem nic dziwnego. Uroda jego bowiem zwracała powszechną uwagę, i damy w salonach przepadały za nim, począwszy od starych matron, w których ręce składał hojne ofiary na cele dobroczynne, aż do młodych mężatek, które czarował rozmową i spojrzeniem. Tomasz mógłby coś więcej powiedzieć o tem szczęściu hulatyńskiego, ale od niego nic się dowiedzieć nie można było. Bo milczał jak grób i za nic w świecie nie zdradziłby tajemnic swego pana. Cóż mnie też to tam obchodzi, odpowiadał przyparty nieraz natrętnymi pytaniami znajomych hulatyńskiego. Jak się mój Pan bawi i z kim się bawi? Panowie są zwyczajnie od tego, żeby się bawili, a my, żebyśmy zarabiali. Byli jednak tacy, którzy go wypatrzyli że w ostatnich czasach miał romans z żoną jakiegoś agenta win francuskich, który z powierzchowności wyglądał jak czarny charakter z prowincjonalnego teatru, a za zdrosnym był podobno jak Otello o swoją żonę, blondynkę złotowłosą, co miała twarz wandyckowską, a kształty piękności Rubensa. Gdy szła ulicą, co się rzadko zdarzało, ludzie stawali i oglądali się za nią. Opowiadano o jakimś podżyłym Lowelasie, że zapatrzony w nią. Nie uważał stojącego na ulicy nad rynsztokiem wózka, potknął się o niego. Przewrócił i złamał nogę. Teatrze, gdzie także bardzo rzadko się ukazywała, lornety jak armaty kierowały się w jej stronę i ostrzeliwały ją ognistymi spojrzeniami. Ponury mąż miał dosyć powodów drżeć o swój skarb, więc te czarne jego oczy, jak dwaj niewolnicy, szły krok w krok za każdym jej spojrzeniem, ruchem i pilnowały jej bacznie. W jaki sposób Hulatyńskiemu udało się omylić czujność tych argusowych oczu i zaprzyjaźnić się z cudowną blondynką, to było dla wszystkich niewytłumaczone. Fakt jednak był, że się widywali w godzinach, w których męża obowiązki powoływały gdzie indziej. Ktoś, zazdroszcząc zapewne Hulatyńskiemu szczęścia, zawiadomił męża anonimem o tych spotkaniach i wycieczkach za miasto. Mąż, rozumie się, pojechał w ślad za niewierną żoną i jej kochankiem. I? Tu urywa się wszelki wątek dokładnych wiadomości, a zaczynają się najdziwaczniejsze pomysły. Mąż bowiem, wbrew oczekiwaniu wszystkich, zamiast zabić żonę lub Hulatyńskiego na miejscu, sam na zajutrz wyjechał z miasta, Zostawiając żonę na wolę losu. Herschlander, faktor i bankier złotej młodzieży, a tym samym, znający wszystkie sekreta świata eleganckiego, utrzymywał, że mąż kazał sobie grubo za ustępstwo zapłacić. Mówił coś o trzydziestu tysiącach, że Hulatyński nie mając na razie tyle gotówki. Wystawił weksel, aby wyswobodzić ukochaną z rąk myśliwego tyrana. Że tyran ów weksel zrealizował zaraz u jednego z bankierów, znajomego Hersza, gdzie go on widział na własne oczy. Ale mało kto wierzył temu gadaniu. Hersz, Żyd, geszewciarz, po żydowsku rozwiązał sobie cały zatarg, według własnych pojęć finansowych. To jest precedensem wekslowym. Po odwadze Hulatyńskiego spodziewano się innego rozwiązania. Przypuszczano pojedynek. Nawet pojedynek amerykański, skutek którego zapewne mąż wyjechał i zastrzelić się gdzieś musiał. Były to domysły tylko, które sprawdzić było trudno. To tylko było pewnem, że po zniknięciu zazdrosnego męża, zażyłość między jego żoną a Hulatyńskim stała się jawną. Nie uważali teraz za potrzebne robić z tego sekretu przed światem ku wielkiemu zgorszeniu mam, które miały córki na wydania i liczyły na hulatyńskiego za świetną partyją. Te to damulki zapewne nasyłały mu bezimienne ostrzeżenia, żeby się miał na ostrożności i wycofał póki czas z sieci, które zastawiono na niego. Że Dama Owa nie jest wcale żoną owego agenta win, ale awanturnicą, łapiącą niedoświadczonych ludzi na lep swoich wdzięków. Hulatyński z drwiącym uśmiechem czytał te ostrzeżenia i rzucał je pogardliwie w ogień. Nie wywierały one na niego żadnego wpływu. Gorsze nierównie ostrzeżenia dawało mu jego własne serce stając się co dzień chłodniejszym i obojętniejszym dla tej przecudnej kobiety której mu cały świat zazdrościł dopóki była strzeżona przez męża że ledwie kiedy niekiedy mógł ją widywać dochodził prawie do szaleństwa nie było ofiary której by nie poniósł aby mógł tę kobietę nazwać swoją ale teraz kiedy spełniły się jego marzenia, i gdy ją mógł widywać bez przeszkód, być przy niej jak długo mu się podobało, spostrzegł ku wielkiemu swojemu zmartwieniu, że to była chwilowa namiętność, sztucznie podtrzymywana przeciwnościami, nie zaś miłość prawdziwa, że to kobieta o klasycznych kształtach i piękności bez zarzutu. Robi na nim wrażenie posągu, z którym opatrzeć się można i patrzeć nań bez wzruszenia i zachwytu. Zaglądał do niej raczej z przyzwyczajenia niż z miłości, a nie porzucał chyba tylko przez poczucie obowiązku, po swojemu tłumaczonego. On zwichnął życie tej kobiety, rozerwał związki małżeńskie łączące ją z mężem, a lubo ten mąż był nikczemny. Skoro się zdecydował na sprzedanie własnej żony. A więc wiadomości Herszta Laudera były prawdziwe. Jednak wypadek ten osamotnił ją, i on, jako sprawca tego, winien jej był opiekę. Poczucie honoru i litość nakazywały mu udawać przywiązanie zachować przynajmniej jego pozory. Umyślnie więc pokazywał się z nią publicznie. Otaczał ją zbytkiem i przepychem, osypywał kosztownymi prezentami. Nawet mówiono, że zabezpieczył jej rentę dożywotnią na przypadek swej śmierci. Robił więc wszystko, co mógł, aby wynagrodzić jej ofiarę, jaką poniosła dla niego, oddając mu swój honor, samę siebie z duszą i ciałem. Nie mógł tylko dać jej miłości swojej, bo tej nie czuł dla niej. I to go martwiło, bo za uczciwy był, by mógł zwodzić z lekkiem sercem. To go tylko pocieszało, że ona nie domyślała się wcale udawania z jego strony. Sam sobie nie umiał zdać sprawy z tego, czy jej spokój w tym względzie pochodził ze zbytecznej wiary w niego, czy z braku myślenia i wszelkiego sprytu. Dziwna to była kobieta. Prawdziwy sfinks. Oczy jej ciemne, głębokie, rzucały blaski, które olśniewały, ale nie ogrzewały i nie rozpalały. Mówiła mało i trudno było wyrozumieć, czy tak dużo myśli, czy tak mało ma do powiedzenia, czy tak ostrożna w słowach, czy tak ograniczona w myślach. Hulatyński bał się ją badać w tym względzie, by przypadkiem pod tymi cudownymi wdziękami nie dojrzał płytkości tam, gdzie się głębi duszy domyślał. Chciał się łudzić jej wartością, aby mógł ją dłużej łudzić swym przywiązaniem.